Halo, halo, witam. Witam wszystkich na dzisiejszym webinarze z okazji premiery Akademii Intymności Joanny Keszki. Dajcie proszę znać, czy mnie widać, czy mnie słychać. Ja cały czas jestem taką trochę webinarową dziewicą. Cały czas jestem debiutantką w tej kwestii. Więc będę wdzięczna za sygnał, czy mnie widać, czy mnie słychać. Dobry wieczór, witam, witam, widać i słychać wspaniale, bardzo się cieszę. Bo ja tutaj całe życie się uczę, słuchajcie, z życiem i z webinarami jest tak samo jak z seksem. Cały czas się czegoś nowego uczymy, cały czas się rozwijamy. I to jest ważne, żeby nie stać w miejscu i nie dać się zamknąć w przekonaniu, że jakoby wiemy już wszystko, więc ja się rozwijam. I witam Was bardzo serdecznie, bo dzisiaj jest bardzo, bardzo ważny dla mnie webinar, bo mamy już premierę Akademii Intymności Joanny Keszki. Co to znaczy, że mamy premierę? To znaczy, że Akademia Intymności Joanny Keszki, czyli mój program edukacyjny w formie trzech kursów w stylu masterclass, jest dostępny już w każdej chwili. Możecie mieć dostęp, możecie w każdej chwili korzystać z Akademii Intymności. Ja dzisiaj oczywiście opowiem, czym jest Akademia Intymności, ale dzisiejszy temat naszego webinaru jest Akademia Intymności Joanny Keszki. Jak mieć życie seksualne, które pokochasz? Same i sami musicie przyznać, że to jest wspaniały temat. A właśnie to, żeby każda i każdy z nas miał życie seksualne, które pokocha, to była taka moja idea, kiedy tworzyłam Akademię Intymności Joanny Keszki, bo wiadomości, informacji na temat seksu jest całkiem sporo, ale one wciąż wydają się mało pomocne, bo po pierwsze, przede wszystkim promują męską perspektywę. A po drugie, są bardzo, bardzo mało konkretne, a Akademia Intymności Joanny Keszki powstała po to, żeby pokazać, że kiedy kobieta czuje się w przestrzeni seksualnej dobrze, to jej partnerzy i partnerki tylko korzystają, a nie odwrotnie. Napiszcie mi proszę, skąd jesteście, z jakich miejsc w Polsce czy na świecie się widzimy. Z jakich miejscowości? Jestem bardzo ciekawa. Z Warszawy, cudownie. Ja też z Warszawy. I ja dzisiaj opowiem właśnie, jak mieć życie seksualne, w którym można się zakochać, bo każda i każdy z nas, o jest Lublin, zasługuje na udane życie seksualne. Wspaniale. Bo z Lublinem, słuchajcie, jest taka historia ciekawa, że my od wielu lat, jak wiecie, wysyłamy gadżety w różne strony Polski, czasami zdarza się, że i w różne strony świata, i mamy takie czarne punkty, my to nazywamy, gdzie po prostu wysyłamy bardzo niewiele przez wszystkie lata, albo wręcz w ogóle nie są zamawiane gadżety. No i przyznam się, że Lublin jest takim miejscem, gdzie jest no, bardzo mało gadżetów jest wysyłanych w stronę Lublina, bardzo mało jest zamawianych, więc jestem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczona, że jest z nami Lublin. Witamy Lublin na pokładzie. I dzisiaj właśnie opowiemy sobie o tym, jakie są składniki seksu, który możemy pokochać. Jestem bardzo ciekawa, słuchajcie, jeżeli wy macie jakieś pomysły, jakie mogą być składniki seksu, w którym można się zakochać, to piszcie. Ja najpierw podzielę się z wami podpowiedziami, jakie stoją największe przeszkody na drodze do tego, żeby cieszyć się życiem seksualnym, a potem opowiem o tym, co zrobić, żeby mieć życie seksualne, które pokochasz.
bo każdy z nas zasługuje na udane życie seksualne. Słuchajcie, jeśli mamy seks, to ten seks powinien sprawiać nam radość, powinien nas relaksować, powinien wzmacniać naszą pewność siebie, powinien budować dobre relacje w naszych związkach, a nie nam radość, energię, pewność siebie odbierać. A po drugie, to będę podpowiadała konkretne rzeczy, które pomogą nam właśnie rozwinąć nasz erotyczny potencjał, który, uwierzcie mi, drzemie w każdej z nas. No i oczywiście opowiem też o Akademii Intymności Joanny Keszki, bo to jest absolutnie, słuchajcie, rewolucyjny program edukacyjny, który jest efektem moich 14-letnich doświadczeń jako trenerki relacji intymnych, edukatorki, aktywistki. Jest Poznań, wspaniale, witamy Poznań na pokładzie, cudownie. A ja mam tutaj slajdy, przygotowałam, proszę bardzo. Rozwijam. Razem rozwijamy erotyczne skrzydła, a ja przy okazji rozwijam swoje webinarowe skrzydła. I pierwsza rzecz, pierwsza sprawa, bardzo ważna, to jest właśnie bliskość i intymność w związku. Dlaczego to jest takie ważne? Bo kiedy rozmawiamy, kiedy kobiety otrzymują informacje i podpowiedzi na temat bliskości i intymności w związku, to często pada taka rada, taka podpowiedź, z którą na pewno założę się, że wy też się spotkałyście, że wy też się spotkaliśmy. Otóż ta rada polega na tym, że mówi się kobietom, że w związku, w miłości, oczywiście no seks jest ważny, ale najważniejsza jest bliskość. Myślę, że spotkałyście się z taką radą, z taką podpowiedzią. Dajcie znać, proszę, napiszcie tak, jeśli gdzieś przeczytałyście, albo usłyszałyście, albo przeczytaliście, albo usłyszeliście właśnie tego typu podpowiedź, że tak, owszem, seks się liczy, ale bliskość jest najważniejsza. Dajcie znać, czy mieliście do czynienia właśnie z tego typu radą, z tego typu podpowiedzią. I mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka, że ta rada, że ta podpowiedź nie jest taka zła, że nie ma w niej nic takiego podejrzanego. To tak się wydaje na pierwszy rzut oka, ale kiedy jej się bliżej przyjrzymy, słuchajcie, to okazuje się, że takie mówienie, bo to do kobiet się mówi, tak, dawno temu, a ja od razu pytam, z czym jest bliskość wobec tego? Właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, bo ja się akurat spotykam dosyć często z tego typu opowieściami skierowanymi do kobiet i ja mówię wtedy, ale dlaczego każe się kobietom wybierać? Dlaczego każe się nam, mówi nam się, że bliskość jest ważniejsza od intymności, albo inaczej się jeszcze tą informację sprzedaje, że na przykład no, że w związku z czasem seks odgrywa mniejsze znaczenie, a bliskość odgrywa większe znaczenie. To jest, wiecie, ta sama historia. I bliskość i intymność, seksualność stawia się, słuchajcie, w dwóch narożnikach jakby, w dwóch przeciwstawnych obozach. I przyzwyczaja się kobiety do takiego myślenia, że my musimy wybierać, że albo miłość, uczucie, szacunek partnera, albo doszukiwanie się przyjemności, albo poczucie swobody w przestrzeni seksualnej, zaspokajanie swojej ciekawości, robienie rzeczy, które nas podniecają i które na nas działają. Albo, tak jakbyśmy musiały rezygnować z zaspokajania swoich potrzeb seksualnych po to, żeby właśnie
zasłużyć sobie na szacunek i na miłość partnera. Bliskość i seks przedstawia się kobietom jako przeciwstawne opcje, jako wręcz wykluczające się wybory. Albo stawiasz na miłość i szacunek, albo stawiasz na przyjemność erotycznych zabaw. I to jest, słuchajcie, bardzo krzywdzące przedstawianie sprawy kobietom, bo uwaga, bliskość i seks nie są kwestią wyboru. Tu nie ma, czy, co my wybieramy, co jest dla nas ważniejsze, bo to są jak dwie strony tej samej monety, słuchajcie. Zdrowy związek dwóch osób, dobra relacja, to jest taka relacja, gdzie buduje się zaufanie, akceptację, wzajemną troskę o swoje potrzeby. I to zaufanie, akceptacja, troska o swoje potrzeby, takie budowanie bezpieczeństwa, poczucie swobody, że my możemy podnieść przyłbicę i powiedzieć: tak, ja też mam swoje potrzeby, a nie tylko zadowalam się zadowalaniem potrzeb innych. To są, słuchajcie, dwie strony tej samej monety. To buduje i związek na poziomie emocjonalnym i buduje związek na poziomie seksualnym. Te same rzeczy. I ja nie wierzę w ogóle w takie opowieści, że jest bliskość w związku, ale nie ma seksualności, nie ma intymności. To są kłamstwa. Wiecie, większość problemów związanych z seksualnością to są problemy ze związkiem. A nam się przedstawia często tak, jakby seks to było coś, co nam się przydarza i że jakby ta sfera seksualna żyje swoim życiem. My tu mamy życie rodzinne, życie towarzyskie, życie zawodowe, no i tam od czasu do czasu przydarza nam się ten seks. To jest absolutnym kłamstwem. To, co dzieje się w seksie, dzieje się też w związku. Jeżeli są problemy w seksie, to oznacza, że są problemy w związku. Że może być oczywiście różnego kalibru, może być po prostu brak edukacji, może być brak komunikacji. To nie musi być od razu, słuchajcie, jakaś zła wola obu partnerów, ale czasami tak jest, że po prostu seks jest wykorzystywany w związku jako narzędzie kontroli, jako narzędzie, które służy do podkreślania, kto ma w tym związku władzę, kto może decydować o tym, co się dzieje w przestrzeni seksualnej, kto, do kogo należy ostatnie słowo, a ten, kto rządzi w przestrzeni seksualnej, słuchajcie, rządzi też w każdej innej przestrzeni, bo dopóki nie jesteśmy równoważnymi partnerami w seksie, to tak naprawdę nie jesteśmy partnerami w ogóle. Dlatego ten temat seksualności, słuchajcie, on jest bardzo ważny. I dlatego wciąż sprzedaje nam się jakieś takie ogólnikowe opowieści, coś tam o pozycjach, a wiadomo, że włożenie penisa do pochwy jest najłatwiejsze, coś tam o tym, żeby uważać na męskie ego, żeby tak za bardzo kobiety nie skupiały się na swoich potrzebach, no bo wiadomo, że to może wystraszyć mężczyznę, więc najważniejsze jest, żeby ten mężczyzna przy nas był, więc lepiej zrezygnować. I tak się nas ciągle namawia do tego, żebyśmy my siebie ograniczały i że to ograniczanie kobiet w seksie ma się jakoby przełożyć na wzmacnianie relacji z mężczyznami, na wzmacnianie więzi, na wzmacnianie miłości, co jest parszywym kłamstwem, bo miłość, związek nie może odbywać się kosztem kobiet. Może nam się wydawać, słuchajcie, że mamy XXI wiek, że to są rzeczy oczywiste, że my już jesteśmy po prostu wszyscy tak wyzwoleni, tak równościowi, że bardziej już się nie da, ale myślę, że osoby, które są na moim webinarze, mają głowę i cipki, penisy na właściwym miejscu i wiedzą, myślą i czują,
że ciągle ta sfera seksualna jest wykorzystywana do przypominania kobietom, że gdzie jest nasze miejsce, że nasze miejsce jest ciągle gdzieś tam z tyłu, że jeżeli my pójdziemy trochę do przodu i zaczniemy głośno, konkretnie mówić o swoich własnych potrzebach, o tym, czego my potrzebujemy, czemu my pragniemy, to szybko przyklei nam się łatkę trudnej, niewyżytej, skomplikowanej, żadna z nas tego nie chce i w ten sposób ciągle ucisza się kobiety w przestrzeni seksualnej i dlatego stworzyłam Akademię Intymności Joanny Keszki, która jest absolutnie rewolucyjną programem edukacyjnym dla kobiet, ale także dla mężczyzn o seksualności, bo ja łączę wszystkie elementy, które są potrzebne do tego, żeby czuć się w przestrzeni seksualnej dobrze. Łączę wiedzę na temat ciała, na temat relacji, na temat emocji, na temat komunikacji, na temat potrzeb. Więc to nie jest tylko o systemie 3P, o penisie, pozycji i penetracji. To jest o czymś dużo, dużo większym, bo seks jest czymś dużo, dużo większym niż tylko wkładanie penisa do pochwy. I teraz idziemy sobie dalej, słuchajcie, i znowu, jeżeli chodzi o tą właśnie temat bliskości i intymności, to tym, co nas odgranicza od przyjemności seksualnej, od satysfakcji, od poczucia swobody w seksie, to jest w dużej mierze wciąż pokutujący w naszym społeczeństwie, wciąż pokutujący w polskich sypialniach syndrom Madonny i dziwki. Napiszcie mi tak, jeżeli słyszałyście, spotkałyście się z syndromem Madonny i dziwki. Syndrom Madonny i dziwki albo świętej i ladacznicy polega na tym, że mężczyźni wybierają na żony kobiety, które nie mówią o swoich własnych potrzebach seksualnych, tylko swoim wyglądem i swoim zachowaniem związanym z seksualnością skupiają się na zaspokajaniu niezbyt oswobodzonych męskich potrzeb. Syndrom Madonny i dziwki widać wszędzie, słuchajcie, widać w telewizji, widać w mediach. Polega to na tym, że dziewczyny i kobiety są rozbierane bardzo, eksponowane jest kobiece ciało do granic możliwości, a jednocześnie te bardzo rozebrane prezenterki, aktorki, piosenkarki nie manifestują w żaden sposób swoich własnych potrzeb. Na przykład wszelkiego rodzaju trenerki personalne w naszym kraju są świetnym przykładem syndromu Madonny i dziwki. One są bardzo rozebrane, bardzo eksponują swoje ciało, skupiają się właśnie na wyglądzie, a jednocześnie swoim zachowaniem, swoimi wypowiedziami w żaden sposób nie odnoszą się do sfery seksualnej. Wręcz przeciwnie, one mówią o rodzinie, o mężu, o byciu dobrą żoną, o byciu dobrą matką, w ogóle nie mówią o seksie, a eksponują swoje ciało i zachęcają do eksponowania swojego ciała inne kobiety. Właśnie na tym polega syndrom Madonny i dziwki, że tak zwana porządna kobieta nie ujawnia swoich potrzeb seksualnych. I właśnie takie kobiety wybierają mężczyźni na swoje żony, na swoje partnerki. Oczywiście takie żony, takie partnerki nie zaspokajają ich potrzeb seksualnych. I ci mężczyźni realizują potem swoje potrzeby seksualne poprzez w tej chwili ostre porno i ewentualnie poprzez zdrady. Zobaczcie, jaki niszczący jest ten model i jak wciąż wiecznie świetnie funkcjonujący w naszym kraju. A dlaczego ja o nim dzisiaj mówię? Mówię o nim dlatego, że on, ten model, osłabia bardzo naszą intymność i bliskość w związkach i w relacjach. Osłabia nasze relacje. On
uderza przede wszystkim w kobiety, bo my musimy w przestrzeni seksualnej jesteśmy zachęcane, żeby skupiać się na wyglądzie, a nie na odkrywaniu własnych potrzeb, co jest w ogóle strasznym kłamstwem, bo seks polega na korzystaniu ze swojego ciała, a nie na wyglądzie. I chciałam Wam właśnie pokazać, jakie stoją przeszkody do odkrywania przyjemności z naszej seksualności. Bo kiedy przychodzą do mnie kobiety i mówią, że mają problem w seksie, to często one przychodzą z takim mocnym poczuciem, że to z nimi jest coś nie tak. A kiedy przyglądamy się, jak rozwiązać problemy związane z seksem, u wielu kobiet okazuje się, że z ich ciałami jest wszystko tak, jak trzeba. Z ich cipkami jest wszystko tak, jak trzeba. Z ich inteligencją, z ich emocjami wszystko jest tak, jak trzeba. Tylko jesteśmy na wiele różnych sposobów wtłaczane w taki sztywny model kobiecości, w którym nie ma przestrzeni, nie daje nam się narzędzi do tego, żeby uwolnić tą naszą seksualność. Wiele kobiet tak naprawdę nie doświadcza swojej seksualności. Odbywają wiele stosunków w różnych pozycjach, znają się na seksie oralnym, czasami znają się na seksie analnym, ale ciągle realizują nie swoje scenariusze erotyczne w łóżku i jakby nie są w swoich ciałach. Najpierw to uderza w kobietę, ale potem to uderza w partnerów, bo ciało jest mądre. Ile razy można się zmuszać do seksu, gdzie jedyną satysfakcją jest to, że partner miał orgazm, a my znowu zostałyśmy z niczym. Głowę oszukasz, cipki nie oszukasz. Ciało w którymś momencie mówi nie. I w stałych związkach pojawia się problem, że nagle nie ma seksu w związku. Nic się nie dzieje nagle. Jeżeli ten seks nie sprawiał przyjemności kobiecie, jeżeli ona nie doświadczała przyjemności, która odpowiada na jej potrzeby, to z czasem zrobi wszystko, dosłownie wszystko, żeby tego seksu unikać. Dlatego to jest niszczące także dla związków. Dlatego w Akademii Intymności Joanny Keszki ja pokazuję, jak uwolnić ten kobiecy orgazmiczny potencjał i jak wszyscy, słuchajcie, wszyscy na tym korzystają, a nie jak nas się stereotypowo straszy, że jak kobieta wychodzi naprzeciwko swoim potrzebom, czy to w seksie, czy to w życiu, że to jest jakoby, wiecie, zagrożenie. Zagrożenie dla związków, zagrożenie dla mężczyzn, zagrożenie dla społeczeństwa, dla porządku. Bzdura. Koniec straszenia seksem. W Akademii Intymności Joanny Keszki nie ma straszenia seksem. Ja pokazuję, że seks to jest kontakt z naszym ciałem. To nie ma rzeczy moralnych i niemoralnych. Jeżeli coś robimy w zgodzie ze sobą, za obopólną zgodą w czasie zabawy z partnerem czy z partnerką, to seks nie jest dowodem na naszą moralność czy jego brak. Seks to jest kontakt z naszym ciałem, to jest odpowiadanie na potrzeby naszego ciała. To jest tak, słuchajcie, jakby oceniać ćwiczenia na siłowni, czy to ćwiczenie jest moralne czy niemoralne. Czy ona zrobiła 5 moralnych przysiadów, czy ona zrobiła 3 niemoralne pompki. No po prostu bzdury. Seks to jest kontakt z ciałem i szukanie sposobu na to, żeby być w tym ciałem w dobrej relacji. A jeżeli ktoś próbuje wykorzystać fakt, że my podnosimy przyłbicę i mówimy, owszem tak, znam twoje potrzeby, ale ja też mam swoje potrzeby. Chcę więcej tego, a mniej tego. Ja mam swoje marzenia seksualne, chciałabym spróbować tego, to mnie ciekawi, tego nie chcę. I jeżeli ktoś naszą otwartość wykorzystuje przeciwko nam, mówiąc, że jesteśmy jakieś dziwne, zachowujemy się jak niewyżyte, jesteśmy mało kobiece czy wulgarne, to ta osoba, która wykorzystuje naszą seksualność przeciwko nam, ma problem, a nie my. Seks jest dorosłą, normalną częścią dorosłego życia, więc jest stworzony po to, żeby nas wzmacniać, żeby wzmacniać nasze związki. Jeżeli seks odbiera nam radość, dumę, pewność siebie, dumę z tego, kim jesteśmy, jak wyglądamy, pewność siebie, to jest sygnał, żeby się zatrzymać i zastanowić się, co tu się właściwie dzieje.
co tu się odwala? Seks, słuchajcie, to jest wspaniałe narzędzie do budowania zdrowych relacji. Ale niestety jest też świetnym narzędziem do spróbowania kontroli i ograniczania kobiet w przestrzeni seksualnej, czego myślę, że my wszystkie już na jakimś poziomie doświadczyłyśmy. Więc grzeczne to my już grzeczne to my już byłyśmy, prawda? Teraz chciałabym, żebyśmy były zadowolone w łóżku. Na czym to polega, że my już byłyśmy grzeczne? To polega na tym, że dużo kobiet traktuje seks bardziej jako zobowiązanie w związku wobec partnera, niż jako przyjemność i radość dla siebie. Napiszcie tak, jeśli się z tym zgadzacie, nie, jeśli się z tym nie zgadzacie. Jestem ciekawa Waszych opinii. Napiszcie, jeszcze raz powtórzę to, co przed chwilą powiedziałam, że dużo kobiet traktuje seks bardziej jako zobowiązanie wobec partnera, niż jako przyjemność czy radość dla siebie. Napiszcie tak, jeśli się zgadzacie, nie, jeśli się z tym nie zgadzacie. I ja bardzo dobrze rozumiem ten mechanizm, bo ja sama, słuchajcie, byłam tak jak większość kobiet w Polsce, tak w podobny sposób doświadczałam swojej seksualności. Ja też byłam uciszana w przestrzeni seksualnej. Pamiętam, jak na początku mojego aktywnego życia seksualnego, dawno, dawno, dawno temu. Otóż pamiętam początki, kiedy seks nie był fantastyczny, nie był wielki. Był, powiedzmy to sobie, całkiem słaby, bo ja nie wiedziałam, czego ja sama naprawdę, naprawdę chcę. Nie wiedziałam, czego potrzebuję. Uważałam, że jestem świetną kochanką, bo uwaga, partnerzy byli ze mnie zadowoleni. On miał orgazm i ja uważałam, że ja jestem świetną partnerką, chociaż ja tych orgazmów nie miałam. Ja nie miałam orgazmów, mój partner miał zawsze orgazmy i długo myślałam, że z tego powodu jestem właśnie taka świetna w seksie. Partnerzy mnie też chwalili, bo ja nie miałam wielkich oczekiwań, nie miałam jakichś wygórowanych żądań, robiłam performanse i za to byłam chwalona i tak to się, słuchajcie, toczyło, że ja tak naprawdę nie byłam w swoim ciele. W ten sposób wiele kobiet doświadcza swojej seksualności, wiem, bo prowadzę spotkania i warsztaty i to, że my nie jesteśmy w swoim ciele, to jest takie powszechne doświadczenie. Przecież można zacisnąć zęby i wytrzymać, prawda? Nie wiedziałam, jak rozmawiać o tym seksie, nie celebrowałam masturbacji, owszem, masturbowałam się, ale to były takie szybkie metody, jeszcze znane z nastoletnich czasów, na orgazm nie celebrowałam, nie cieszyłam się solo seksem i nie uważałam, że to jest ok, tak mówić wprost partnerowi, czego ja potrzebuję. Uważałam, że to jest takie bycie tak mało kobieca, co tak temu mojemu wspaniałemu misiowi, tam Krzysiowi, mówić tak wprost, nie, 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 ja tu jestem kobieca, ja jestem wspaniała, ja jestem hojna. Oczywiście nie wyglądało to w ten sposób, że ja nie lubiłam seksu. Na początku nowej znajomości było dobrze, to było przyjemne, to było coś nowego. Wiadomo, pierwsze pocałunki, pierwszy dotyk, to zawsze jest podniecające. Ale kiedy ten efekt nowości mijał, wracałam do punktu wyjścia i gdzie było mało przyjemności, mało swobody i mało orgazmów dla mnie. Od 14 lat zajmuję się tematem kobiecej seksualności. W moim wieloletnim byłym już w małżeństwie. Tak, odrzucenie seksualne bardzo boli. Odrzucenie seksualne, słuchajcie, jest elementem właśnie wykorzystywania seksu do podkreślania władzy. Kto decyduje, ile jest seksu i na jakich zasadach. Nie? A już mówienie komuś, że jest niefajny w przestrzeni seksualnej, to już jest nawet przemoc seksualna, bym powiedziała. Mówienie komuś, że coś jest z nim nie tak w przestrzeni seksualnej.
to są już bardzo takie grube sprawy. I więc ja uważam, że to jest właśnie nasze kobiece zbiorowe doświadczenie, o którym ciągle za mało się mówi. Zauważcie, że kiedy mówi się o problemach kobiet w seksie, to ciągle się mówi kobietom: ogarnij się, zrób to, zrób siamto, zrób owamto. A nikt nie zwraca uwagi na to, że nam się tak naprawdę nie daje narzędzi do tego, żebyśmy żebyśmy znały swoje ciało, żebyśmy potrafiły rozpoznawać swoje potrzeby, żebyśmy potrafiły komunikować swoje potrzeby, żebyśmy potrafiły wyznaczać granice. I o tym wszystkim mówię w Akademii Intymności Joanny Keszki, o tych wszystkich narzędziach, które są potrzebne do tego, żeby być w ogóle dorosłą osobą, bo seks jest elementem naszego dorosłego życia. Żeby seks nie był wykorzystywany przeciwko nam, tylko żeby seks jako element dorosłego życia służył do tego, żeby nas wzmacniać i żeby wzmacniać nasze związki. Bo nas się ciągle przyucza, że my mamy znaleźć jakąś super sztuczkę, żeby zadowolić naszego partnera. Ale jeżeli my nie będziemy zadowolone z tego seksu, to nie będzie entuzjazmu, nie będzie zaangażowania, w którymś momencie nie będzie też tego seksu. I nasz związek nie będzie się rozwijał. Co jest potrzebne do dobrego seksu? Entuzjastyczna partnerka, która lubi swoje ciało, która dobrze czuje się w przestrzeni seksualnej, która nie traktuje seksu jako performance, tylko traktuje seks jako kontakt ze swoim ciałem, ze swoimi potrzebami i kontakt z ciałem i potrzebami swojego partnera i partnerki. Jeśli obecnie nie przepadasz za swoim życiem seksualnym, czujesz, że czegoś ci brakuje w twoim życiu seksualnym, albo że twoje życie intymne popadło w rutynę, chcesz zmian, ale może nie potrafisz określić jeszcze jakich, albo może być też tak, że czujesz się całkiem dobrze w łóżku, ale właśnie z tego powodu masz apetyt na więcej przyjemności dla siebie i dla swoich partnerów i dla swoich partnerek, to bardzo się cieszę, że trafiłeś właśnie do mnie. Bo ja nie widzę żadnego powodu, dla którego nie miałybyśmy mieć życia seksualnego, o jakim marzymy i jakiego potrzebujemy. I po to jest Akademia Intymności Joanny Keszki, żeby każda kobieta w tym kraju mogła cieszyć się udanym życiem seksualnym i dzielić się udanym życiem seksualnym ze swoimi partnerami i partnerkami. A teraz tak, chciałam Wam opowiedzieć o trzech sposobach, które pomogą Wam w odkryciu seksu, którego pokochacie, ale zanim to powiem, zanim przedstawię Wam trzy rzeczy, które pomogą odkryć seks, który pokochacie, to opowiem trochę o sobie, bo jest tu kilka nowych osób i ja trochę o sobie Wam teraz opowiem, w związku z tym to spróbuję siebie powiększyć. Zobaczymy, czy to się uda. Nie, pomniejszyłam się. Chciałam się powiększyć. Jestem powiększona czy pomniejszona, powiedzcie? Specjalistka od webinarów, kurczę. No człowiek się nie może na wszystkim znać. Dajcie. Taka sama jestem. Ale jestem taka sama mała, czy taka sama duża jestem? Napiszcie, dobrze? Mała jestem. No właśnie chciałam teraz o sobie opowiedzieć i chciałam Wam... Taka sama najlepsza. Boże, dziękuję. Taka sama najlepsza. Dziękuję Wam. Właśnie się chciałam powiększyć. Zobaczmy, zaszaleję. Może akurat powiększyłam się, czy dalej jestem mała? Dalej jestem mała. Dobra. Kurde. Okej. Musi być jakiś prosty myk, żeby się powiększyć. Nie. Dobra. Trudno. Znajdę go. Znajdę go, żeby się powiększyć. Dobra, powiem o sobie, będę dalej mała, trudno. Będę się trzymała wersji, że jestem taka sama najlepsza właśnie. Opowiem Wam kilka, przypomnę Wam kilka informacji o sobie. Otóż od 14 lat jestem trenerką relacji intymnych, specjalistką w temacie seksualności, edukatorką seksualną i pisarką scenariuszy erotycznych i cofnęłam się, a to trzeba iść do przodu. Jestem autorką książek Grzeczna to już byłam, Przewodnik po kobiecej seksualności oraz Potęga zabawnego seksu.
Na temat seksu piszę na portalu barbarella.pl i prowadzę warsztaty i szkolenia w całej Polsce. To ja jestem współautorką razem z Magdą Mołek serii podcastów Rozważna i Erotyczna na platformie Empik Go i Śmietanka Erotyczna na platformie Spotify. To ja. Jestem też autorką i prowadziłam program edukacyjny dla dorosłych Szkoła Seksu Joanna Keszka na programie Planet Plus. To też było moje dzieło. I oczywiście część z Was mnie zna jako prowadzącą też również butik ze zdrowymi, bo to jest bardzo ważne, ze zdrowymi, praktycznymi gadżetami erotycznymi, bo moje hasło jest do pochwy wkładamy rzeczy dobre. I tak od 14 lat zachęcam kobiety i mężczyzn, żebyśmy odmawiali wstydzenia się i przepraszania za to, że mamy ochotę w życiu i w seksie najwięcej niż serwują nam pod płaszczykiem dobrych rad strażnicy własnych lęków i cudzych moralności. A dzisiaj, o właśnie, jeszcze moje działalności piszą na przykład Paulina Młynarska, która jest fantastyczną dziennikarką, aktywistką, pisarką i joginką. I Paulina, o mojej, pochwalę się, bo mam czym, o mojej działalności napisała, że cały numer z tym, co pisze i robi Joanna Keszka, polega na tym, że obok ogromnej wiedzy, afirmacji życia i ciała, a także wielkiego poczucia humoru i inteligencji, znajdujemy prawdziwą, mocną miłość do innych kobiet. Nie dajcie się zwieść myśleniu, że to jest tylko o seksie. Kobieca seksualność to zbyt wielki temat, by ograniczać go do sypialni. Tak napisała o mnie Paulina Młynarska, za co jej bardzo gorąco dziękuję. I to prawda. Kobieca seksualność to jest zbyt wielki temat, żeby ograniczać go tylko i wyłącznie do sypialni. Wszystko, słuchajcie, zmiany, które wprowadzamy w przestrzeni seksualnej, uwierzcie mi, będą miały wpływ na wszystkie inne sfery waszego życia. Kiedy nabierzecie więcej pewności siebie, więcej swobody, więcej akceptacji dla siebie, dla swoich potrzeb, dla swojego ciała w przestrzeni seksualnej, to ta pewność siebie, swoboda i akceptacja będzie promieniować na inne sfery waszego życia. Będzie trudniej was zawstydzić, trudniej będzie was wykorzystać, trudniej będzie was zapędzić do kąta. To jest absolutnie niesamowite, słuchajcie, jak zajmowanie się tematem swojej seksualności, jak przyglądanie się swoim potrzebom z troską, z uwagą i z akceptacją ma niesamowity wpływ na inne sfery naszego życia. Więc jeżeli macie ochotę na zmiany, jeżeli czujecie, że potrzebujecie zmian w swoim życiu, to ja was gorąco zachęcam do tego, żebyście zaczęły od seksu, żebyście zaczęły od akceptacji, od przyglądania się swoim potrzebom, swoim emocjom, bez oceniania. Co jeśli facet, tutaj pytanie. Słuchajcie, pytania na końcu zrobimy sobie, ok? Na końcu sobie zrobimy Q&A. Proszę, przypomnijcie mi, będę odpowiadała na pytania na końcu, ok? Bo tutaj, żeby już skończyć ten webinarowy porządek, ja będę odpowiadała na Wasze pytania na końcu, ok? Tak się umówmy, dobra? Więc bardzo Was proszę, jeżeli macie jakieś pytania, to tak zapisujcie je i na koniec ja postaram się podzielić podpowiedziami. A teraz powiem Wam o tych trzech sposobach, słuchajcie, aby mieć seks, z którym się można zakochać. A jeszcze zanim, teraz ja będę opowiadała o tych trzech sposobach i tu już będę nawiązywała do Akademii Intymności Joanny Keszki, słuchajcie, i chciałam Wam wkleić tutaj, tylko nie wiem, kurczę, ja to jestem, Boże, Boże. Chciałam Wam wkleić już link słuchajcie, link do Akademii Intymności, żebyście mogły sobie już zobaczyć. Tu jest jakaś tablica, zobaczymy, co. Nie, to nie jest w ogóle, co to się stało.
Jesteście ze mną, słuchajcie, w tym procesie. Ja wam towarzyszę, mam nadzieję, w procesie rozwijania erotycznych skrzydeł. Wy jesteście ze mną w procesie rozwijania tych skrzydeł webinarowych, więc kurczę, no chciałam, jeżeli ktoś może napisać na czacie. No właśnie, bardzo dziękuję Gosia za podpowiedź. Mógłby ktoś wkleić, słuchajcie, link do Akademii Intymności na czacie. Boże, to bym była bardzo, bardzo wdzięczna. Wiem, jak odpisać na wiadomość. Gdyby ktoś, słuchajcie, mam prośbę. Proszę, wejdźcie na barbarella.pl i wejdźcie w Akademię Intymności. O, bardzo dziękuję, Gosia. Dziękuję. Thank you very much. Naprawdę, bardzo, bardzo, Gosia. I to jest właśnie link do Akademii Intymności Joanny Keszki, który możecie sobie przeglądać, a ja wam powiem teraz, słuchajcie, o trzech sposobach, żeby mieć seks, w którym można się zakochać. Jeżeli chcecie rozwinąć swój erotyczny potencjał, który uwierzcie mi, drzemie w każdej z nas i wnosi w nasze życie radość, której tak bardzo, słuchajcie, wszystkie i wszyscy potrzebujemy. Naprawdę, seks to nie jest obowiązek, to nie jest dowód naszej poprawności, naszej kobiecości, naszej nowoczesności, naszej moralności. Seks to jest dobry kontakt ze swoimi emocjami, ze swoim ciałem. To jest sposób na relaks, sposób na długi weekend. I ja was bardzo gorąco zachęcam, żebyście właśnie spędzili weekend w Towarzystwie Akademii Intymności Joanny Keszki, bo to tam będzie, tam jest taka potężna dawka wiedzy na temat ciała, na temat emocji, na temat czerpania przyjemności, że zrelaksujecie się i naprawdę będziecie się dobrze bawić i wyjdziecie z pakietem wiedzy, który wam starczy na wiele, wiele, wiele lat. A te trzy sposoby, żeby mieć seks, w którym można się zakochać. Po pierwsze, przejrzyj i uzdrów doświadczenia seksualne, które cię ukształtowały. I już tłumaczę, o co chodzi. Otóż chodzi o to, że dużo kobiet, pomyślcie teraz o swoich pierwszych doświadczeniach seksualnych, ma fatalne pierwsze doświadczenia seksualne. Dużo kobiet rozpoczyna aktywne życie seksualne w momencie, kiedy jeszcze nie jesteśmy na to gotowe. Decydujemy się na seks pod presją w imię miłości, albo dlatego, że wszyscy już to zrobili, albo żeby ktoś nie pomyślał, że jesteśmy zacofane. Ciągle jest dużo różnych powodów, a powód powinien być taki, że czujemy się gotowe, mamy ochotę to zrobić. Ale kobietom się nie mówi, bardzo mało się mówi o tym, czy ty jesteś gotowa na seks. Ja myślę, że to hasło, czy ty jesteś gotowa na seks, to jest hasło, które zawsze powinnyś mieć z tyłu głowy, bez względu na to, czy rozpoczynamy aktywne życie seksualne, czy już jesteśmy doświadczone i czy jesteśmy w stałym związku, czy budujemy nowe relacje, czy jesteś gotowa. I my bardzo często po pierwsze, wchodzimy w relacje seksualne, kiedy nie jesteśmy gotowe, a po drugie, drugi bardzo powszechny problem związany który jest przeszkodą do czerpania przyjemności, jest taki, że penis pojawia się w pochwie w momencie, kiedy my jeszcze też nie jesteśmy gotowe na to, że owszem, tak, mamy ochotę na seks, dobrze się czujemy, dobrze się bawimy, tam nasze podniecenie wzrasta, ale ten penis za szybko wchodzi do pochwy i za szybko te nasze doświadczenia seksualne są znowu redukowane tylko i wyłącznie do penetracji. I przypomnijcie sobie teraz, słuchajcie, jakie były wasze pierwsze doświadczenia. Napiszcie OK, jeśli to były dobre doświadczenia. A napiszcie nie okej, jeśli to były słabe albo całkiem słabe doświadczenia. Jestem ciekawa, jak wy wspominacie swoje pierwsze
aktywne doświadczenia seksualne. Nie, okej, okay, no właśnie. To jest, słuchajcie, bardzo, bardzo częste doświadczenie, że te pierwsze razy były trudne, bolesne, mało komfortowe. W ogóle wiecie, jest takie przekonanie, że dziewczynom się w ogóle mówi, wciąż to się mówi, że jak się ułożyć w czasie pierwszego seksu, żeby nie bolało. Seks nigdy nie powinien boleć. Słuchajcie, nigdy. Ani za pierwszym, ani za setnym razem. I my wchodzimy w to nasze dorosłe życie seksualne z dobrymi intencjami, i te nasze dobre intencje rozbijają się o złe doświadczenia. I słuchajcie, ciało to zapamiętuje. To jest pamięć ciała. To w nas zostaje i ciało zaczyna pamiętać, że przestrzeń seksualna to nie jest przestrzeń dla nas. I my zaczynamy się redukować w tej przestrzeni seksualnej. Że seks to nie jest plac zabaw dla nas, że tutaj nie ma dla nas swobody, że tutaj nie ma przyjemności, więc zróbcie już to, co od was wszyscy oczekują, czyli skupcie się na zadowoleniu partnera, że to zadowolenie partnera to jest wszystko, co wam się uda ugrać w tej przestrzeni seksualnej. To jest bardzo zły przekaz, ale uwaga, można to odwrócić, można to odkręcić, można odzyskać tą przestrzeń seksualną także dla siebie. Dlatego właśnie stworzyłam Akademii Intymności Joanny Keszki, taką potężną dawkę praktycznych, przyjemnych, relaksujących i konkretnych podpowiedzi i technik i ćwiczeń, które pomogą wam doświadczyć seksualności z przyjemnością i ze swobodą. I na przykład taką praktyką, która pomaga nam odzyskać tą przestrzeń seksualną także dla siebie, jest waginowy mindfulness. Ja mówię w Akademii Intymności, czym jest waginowy mindfulness, ale teraz wam też jeszcze powiem, że waginowy mindfulness to jest skupianie się w seksie, zarówno w seksie solo, jak i w seksie z partnerem czy z partnerką, nie na oczekiwaniach, nie na tym, co powinno się wydarzyć. Nie na obwinianiu siebie, o matko, on zaraz będzie miał wytrysk, zaraz wszystko się skończy, a ja znowu nie mam orgazmu, znowu mi się nie udało, znowu ze mną coś jest nie tak. Bo to wszystko, słuchajcie, jest wywieranie presji na siebie. Presja w seksie to jest najgorsza rzecz. Waginowy mindfulness polega na tym, że skupiamy się bez oceniania na tyle, na ile możliwe, na tym, co naprawdę się dzieje z naszym ciałem. Dlatego ja w Akademii Intymności Joanny Keszki w pierwszej części daję wam zadanie domowe, super, ekstra, fantastyczne zadanie domowe. I jak wy odrobicie to zadanie domowe z zaangażowaniem, kochane, odzyskacie przestrzeń seksualną dla siebie. Poczujecie, że seks to jest plac zabaw nie tylko dla chłopaków, ale też dla dziewczyn. Więc to jest ważne, żeby odzyskać to przekonanie, że w seksie jest miejsce na przyjemność, na swobodę także dla nas. Drugi element, żeby mieć seks, w którym można się zakochać, to jest uwolnienie swojego seksualnego potencjału, bo dużo kobiet jest przekonanych, że ma niskie libido. Naprawdę jest dużo, dużo kobiet myśli, że ma niskie libido, że nie ma siły, czasu, energii na seks, że seks to jest coś, co trzeba zrobić, bo partner ma swoje potrzeby. Ale kiedy się bliżej przyglądamy, to okazuje się, że to nie jest wcale problem z niskim libido, ale że to jest problem z zablokowanym potencjałem erotycznym. Że tak naprawdę my kobiety nie miałyśmy przestrzeni, okazji, żeby doświadczyć swobody w przestrzeni seksualnej. I właśnie, żeby uwolnić ten swój seksualny potencjał, który tkwi w każdej z nas, bo my wszystkie mamy cipki, wszystkie mamy łechtaczki, wszystkie mamy unerwione wargi sromowe, unerwione wejście do pochwy, wszystkie mamy mięśnie na miednicy, wszystkie mamy fantazje, wszystkie mamy skórę, która jest też jedną wielką sferą oregonną. Matka natura dała nam wszystko, żeby cieszyć się seksem.
A ja w Akademii Intymności Joanny Keszki dzielę się z Wami krok po kroku podpowiedziami, jak cieszyć się seksualnymi przyjemnościami. Od masowania wulwy, to jest bardzo ważne, przez radzenie sobie z takimi emocjami jak wstyd, zawstydzanie nas, odkrywanie erotycznych kontekstów, słuchajcie, bo to też jest ważne, że w seksie nie jest często tak istotne, co robimy, ale w jakim kontekście to robimy, tak? Więc o tych kontekstach seksualnych również mówi w Akademii Intymności Joanny Keszki, żeby odnaleźć swoje własne konteksty seksualne, które nas podniecają i działają właśnie na nas. No i trzeci element, trzeci sposób na to, żeby mieć seks, w którym można się zakochać, to jest zaprzyjaźnianie się ze swoją waginą. To jest bardzo ważne. Ja wiem, że o cipkach się mówi więcej. Dużo więcej niż na przykład, kiedy ja zaczynałam pracę jako trenerka relacji intymnych, kiedy ja zaczynałam swoją aktywność i pisanie książek. Wtedy słowo cipka to było naprawdę słowo tabu. Teraz jest więcej przestrzeni. Wydaje się, że też jest więcej informacji, bo już o łechtaczkach to większość z nas słyszała, ale wciąż brakuje konkretnych informacji. Co zrobić z tymi łechtaczkami? Co zrobić z tymi wargami sromowymi? Jak masować? Jak dotykać? I ja w Akademii Intymności Joanny Keszki krok po kroku oprowadzam Was po mapie Waszych cipek, bo kochane i kochani, w seksie bez cipek ani rusz. Jeśli my nie będziemy stały po swojej stronie swoich cipek, jeśli my nie będziemy z nich dumne, jeśli my nie nauczymy wsłuchiwać się w nie i podążać za tym, na co one mają ochotę, to nie będziemy miały szansy, żeby cieszyć się dobrym seksem. To się nie uda, po prostu. To nie ma szans. Musimy zaprzyjaźnić się ze swoimi cipkami, ze swoimi wulwami, ze swoimi waginami. Musimy zbudować z nimi dobrą relację, musimy być z nich dumne, musimy umieć stać po ich stronie, a wtedy one będą stały po naszej stronie. A przy okazji, kochane i kochani, zaprzyjaźnianie się ze swoimi cipkami to jest absolutnie fantastyczna przygoda na całe życie. Na całe życie. Można ile fajnych rzeczy można robić z cipkami. No nawet taka prosta, podstawowa, no jest teraz słońce, słuchajcie, jest ciepło i wyjść na trawę bez ubrań, albo okej, w t-shircie, idźcie w t-shirt, tutaj t-shirt może być spoko, luz, koszulka, t-shirt, co tam chcecie, ale bez majciochów, żadnych majciochów, usiąść sobie gołe, wesołe na trawie i otworzyć szeroko nogi do słońca i wygrzać te cipki w słońcu i zacząć od tego swoją dobrą cipkową przygodę. I ja nie uważam, że budowanie dobrej relacji ze swoją seksualnością to są akrobacje na poziomie cyrku. Ja uważam, że budowanie dobrej relacji to jest takie umiejętność odkrywania przyjemności z dobrego, codziennego kontaktu ze swoim ciałem, ze swoimi potrzebami, ze swoimi emocjami. I to nas uwalnia, i to nas posuwa do przodu, i to pomaga nam zwiększyć nasz orgazmiczny potencjał, i to robi z nas kochanki doskonałe. Naprawdę. Dobra kochanka to jest kochanka, która jest entuzjastyczna. To jest taka kochanka, która właśnie z radością szeroko rozchyla swoje nogi z dumą przed swoim partnerem. To jest dobra kochanka, a nie taka, która jest tam wystraszona i zagubiona, bo co facet to chce czegoś innego i ona jest cała spięta i napięta. Seks to powinien być mięśnie pozbyte napięcia. O tym wszystkim też mówi w Akademii Intymności Joanny Keszki. Jak pozbywać się napięcia z ciała? Bo dobry seks to jest dobry kontakt ze swoim ciałem. I to są trzy elementy seksualności, w której możemy się zakochać. Uzdrowić nasze doświadczenia seksualne, uwolnić swój seksualny potencjał i zaprzyjaźnić się ze swoją waginą. I teraz opowiem Wam o Akademii Intymności Joanny Keszki.
bo dzisiaj spotykamy się z okazji premiery. A na czym polega premiera? Premiera polega na tym, że już w każdej chwili możecie skorzystać z oferty i od razu Akademia Intymności Joanny Keszki będzie Wam udostępniona. Ja dawno miałam takie marzenie, żeby stworzyć program online, który będzie można odpalić w każdej wsi, w każdym mieście, w każdym miejscu na świecie, żeby ta wiedza, którą uważam powinna posiadać każda kobieta i każdy mężczyzna również w tym kraju, żeby była dostępna po prostu. I ten program Akademia Intymności Joanny Keszki to jest program zarówno dla osób, które czują się początkujące, jak i dla tych, które czują się zaawansowane. Te, które się czują początkujące w odkrywaniu przyjemności, radości z seksu, dostaną cały pakiet wiedzy. Te, które czują się zaawansowane, będą mogły sobie uporządkować i uzupełnić tą swoją wiedzę, żeby rozwinąć te swoje erotyczne skrzydła, żeby poczuć więcej pewności siebie, więcej swobody, więcej przyjemności, żeby móc więcej tej przyjemności doświadczać i żeby móc dzielić się również tą przyjemnością ze swoimi partnerkami i ze swoimi partnerami. I co znajdziesz w Akademii Intymności Joanny Keszki? Bo słuchajcie, Akademia Intymności Joanny Keszki to tak naprawdę są trzy kursy. Trzy w pakiecie dostaniecie trzy kursy. Bo ja, jak już zacznę, to już po prostu idę do przodu i nie mogę się zatrzymać. I chciałam stworzyć taki pełen pakiet wiedzy na temat seksualności. Dlatego Akademia Intymności Joanny Keszki to są trzy kursy, nie jeden, trzy kursy, trzy części, które można oglądać oddzielnie, a jednocześnie one się uzupełniają między sobą. Więc Akademia Intymności Joanny Keszki to są trzy kursy, nie jeden, trzy. Każdy kurs jest podzielony na kilkanaście lekcji. Pierwsza część to jest Wiem, co robię w seksie. To jest taki basic, powiedziałabym. To jest taki kurs, takie wprowadzenie. Tam jest bardzo dużo właśnie o cipkach, o emocjach, o tym, żeby poznać swoje ciało, żeby być w dobrej relacji ze swoim ciałem, żeby nie dać się zawstydzać, bo wstyd jest wciąż emocją, której doświadczamy najczęściej w przestrzeni seksualnej. Więc co robić z tym wstydem? Co robić, kiedy ktoś nas zawstydza, bo to są dwie różne sytuacje, kiedy my się wstydzimy, albo kiedy ktoś próbuje nas zawstydzić. I to jest taki basic, kurs basic. Potem drugi kurs w Akademii Intymności to jest seksualność związku. I tutaj macie bardzo dużo komunikacji o rozpoznawaniu swoich potrzeb, o komunikowaniu ich swoim partnerom i partnerkom. O sposobach na urozmaicanie życia w związku, żeby przełamać tą rutynę, która dokucza wielu parom, którym tak naprawdę na sobie zależy, ale gdzieś wydziera się ta rutyna i ta rutyna, jak to się mówi, rutyna zabija życie seksualne na śmierć. Od czasu do czasu warto spróbować czegoś nowego. Więc razem, słuchajcie, i trzecia część to jest taka creme de la creme Akademii Intymności Joanny Keszki, to jest jak mieć więcej orgazmów. I ta trzecia część Akademii Intymności Joanny Keszki, jak mieć więcej orgazmów, ona jest napakowana takimi tipami, podpowiedziami, jak zintensyfikować nasz orgazmiczny potencjał. Co zrobić? Właśnie tam jest krok po kroku napisane, że seks to jest pozbywanie się, żeby pozbyć się napięcia ze swojego ciała. Co zrobić, żeby wchodzić do sypialni, zarówno wtedy, kiedy kochamy się solo, jak i z partnerem, bez napięcia? Bo jeżeli my wchodzimy spięte do sypialni, no to jeżeli seks jest z kontaktem z naszym ciałem, to my nie doświadczymy tej przyjemności. Bo ciało, które doświadcza przyjemności, to jest ciało, które jest jak najbardziej pozbyte napięcia. Ja mówię o tych wszystkich niuansach, o tych wszystkich rzeczach, które są najczęściej pomijane, słuchajcie, w tych polskich rozmowach na temat seksu. Bo ja tyle lat edukuję na ten temat, tyle lat pojawiam się w mediach, tyle lat udzielam wywiadów, biorę udział w rozmowach, w debatach, w spotkaniach i ciągle widzę, jak brakuje konkretnych i praktycznych podpowiedzi, co zrobić, żeby mieć więcej orgazmów, oczywiście bez presji. Tu nie chodzi o presję, tu chodzi o to, żeby czuć i bawić się dobrze w tej przestrzeni seksualnej.
I ten trzeci kurs, jak mieć więcej orgazmów, jest napakowany takimi praktycznymi podpowiedziami do przetestowania. Sprawdźcie sobie, co na Was działa, co intensyfikuje Waszą przyjemność, co powoduje, że Wy czujecie się lepiej w tej przestrzeni seksualnej. Więc tak razem to jest 29 lekcji wideo, 3 godziny nagrania, słuchajcie, 3 godziny nagrania na dwie kamerki. Znaczy, ja jestem ubrana na tych nagraniach. Więc może niektórych to rozczaruje, ale mam nadzieję, że większość to uspokoi. Ale bardzo dokładnie prowadzę Was, co zrobić, żeby zintensyfikować ten swój orgazmiczny potencjał. I w bonusie do każdej części, do wiem, co robię w seksie, do seksualnej związku, do więcej orgazmów, dostajecie materiały w postaci erotycznego zadania domowego. Więc każdy z tych kursów, słuchajcie, każdy z tych kursów jest wart 490 zł, każdy pojedynczy. A teraz z okazji premiery cena jest po prostu absolutnie fantastyczna, bo za wszystkie te 29 lekcji, które są efektem mojego 14-letniego doświadczenia w edukowaniu w relacjach seksualnych. I słuchajcie, takiego programu edukacyjnego o seksualności w Polsce nie ma. Ja prowadzę was, wyprowadzam was z tych stereotypów na temat tego, co wypada kobiecie, co powinien robić mężczyzna, z takiego ciągłego obwiniania się. Pokazuję wam, że potrzebujemy swobody, potrzebujemy akceptacji, potrzebujemy okazywania troski sobie i swoim partnerom i pokazuję wam praktyczne podpowiedzi, co zrobić z tymi naszymi cipkami, żeby czuć i bawić się z nimi dobrze. I to wszystko jest w absolutnie fantastycznej cenie z okazji premiery, więc korzystajcie, korzystajcie, bierzcie i korzystajcie z tego wszyscy, bo będziecie mogli się nauczyć bycia dobrej relacji ze swoim ciałem, bo wciąż tak dużo kobiet czuje się źle ze swoim ciałem. Ciągle my się martwimy, że coś jest nie tak z naszym ciałem, a przecież ciało jest po to, żeby z niego korzystać, a nie po to, żeby je ciągle surowo oceniać. Jeśli jesteśmy uśmiechnięte, zaangażowane, jeśli wchodzimy w tą przestrzeń seksualną z uśmiechem i gotowe właśnie otworzyć te nasze cipki jak stokrotki do słońca, to jesteśmy wystarczająco dobre w łóżku i jesteśmy już wspaniałymi kochankami i nasi partnerzy i partnerki tylko będą mogli z tego korzystać. I teraz właśnie, co jest w pierwszej części, w tej wiem, co robię w seksie, tam jest 9 lekcji o lekcji biologii, której nie miałaś w szkole, czyli mam waginę, co to oznacza? Anatomia cała intymna. Oprowadzam Was po budowie Waszych cipek, naszych cipek, Waszych, naszych, bo dowiecie się wszystkiego o łechtaczkach, wszystkiego, ale dowiecie się, co robić konkretnie, żeby zintensyfikować przyjemność z tych łechtaczek. O wstydzie, żeby właśnie radzić sobie z tą emocją, bo to jest często wstydzimy się tego, jak wyglądamy, wstydzimy się tego, czego chcemy. Część kobiet wstydzi się, bo nam się wydaje, że jesteśmy za mało wiemy o seksie. Część się wstydzi, bo nam się wydaje, że mamy jakieś bardzo rozbuchane oczekiwania i potrzeby seksualne, więc ten wstyd nam ciągle towarzyszy w tej przestrzeni seksualnej i dobrze jest umieć sobie z nim radzić. I o zawstydzaniu, właśnie, co robić, żeby wstyd nas nie ograniczał. Mit święty i dziwki, o którym dzisiaj Wam też mówiłam, i mówię o nim, i mówię o innych kłamstwach na temat kobiet. Mówię Wam w Akademii Intymności Joanny Kaszki o tych stereotypach na temat kobiet, mężczyzn i seksu, po to, żeby umieć te stereotypy rozpoznawać i żeby one Was nie ograniczały, żebyście umiały. Te stereotypy, słuchajcie, to jest, one nas bardzo często ograniczają, a my sobie nawet nie zdajemy sprawy z tego, jak wielki wpływ mają na nas i na nasze relacje intymne, na nasze związki, na nasze małżeństwa. I często też na to, jakich partnerów i partnerki sobie wybieramy, co robimy w łóżku, czego nie robimy. Więc naprawdę to są takie, ja bym to nazwała, że to są takie miny,
które się wrzuca do naszych sypialni. Dobrze jest umieć rozbrajać te miny, więc ja Wam przedstawię te mity, żebyście mogły umieć je rozpoznawać i żeby one nie miały na Was takiego wpływu, żeby Was tak nie ograniczały. Bo kiedy czegoś nie potrafimy nazwać, kiedy czegoś nie potrafimy rozpoznać, to te rzeczy mają na nas większy wpływ. Kiedy sobie radzimy, kiedy potrafimy nazywać różne rzeczy, to wtedy mamy większą szansę, żeby sobie z nimi poradzić. I do tej części kursu otrzymasz erotyczne zadanie domowe, fantastyczne. Obiecuję Wam, że erotyczne zadanie domowe do części Wiem, co robię w seksie jest absolutnie fantastyczne i aż Wam zazdroszczę. Możecie, słuchajcie, brać, skorzystać z oferty premierowej, zabrać na długi weekend i robić sobie erotyczne zadanie domowe w czasie długiego weekendu, po prostu. Cudowny pomysł na to, żeby cieszyć się tym długim weekendem, życiem, seksem i swoimi cipkami. Teraz część druga, to jest też bardzo ważna część, drugi kurs w ramach Akademii Intymności Joanny Keszki, to jest komunikacja i seksualność w związku. No bo seks to jest jednak gra zespołowa. I solo seks jest absolutnie fantastyczny, ale wiadomo, lubimy zapraszać partnerów i partnerki też do tej zabawy. I komunikacja i seksualność w związku to jest właśnie 8 lekcji. To są takie strategie, które pomagają komunikować swoje potrzeby i które pomagają budować zdrowe relacje intymne. Takie, które nas wzmacniają i takie, które wzmacniają nasze związki. I tutaj mówię o tym, jak rozmawiać o seksie, na czym polega sztuka proszenia o to, na co mamy ochotę, jak radzić sobie z problemami w seksie i w związku, o tym jak negocjować seks i zdrowe relacje, o stawianiu granic, jest bardzo dużo, słuchajcie, poświęcone stawianiu granic, bo uważam, że wciąż za mało mówi się o tym, jak wyznaczać, jak chronić swoje granice. I przy okazji powiem Wam, że Akademia Intymności Joanny Keszki też uważam, nie mam co do tego wątpliwości, jest świetnym materiałem dla rodziców. Jeśli my, rodzice, będziemy dobrze się czuli w tej przestrzeni seksualnej, jeżeli będziemy potrafili wyznaczać, chronić swoje granice, to będziemy mogli nauczyć tego nasze dzieci. Więc to jest absolutnie fantastyczny Akademia Intymności Joanny Keszki materiał również dla rodziców, którzy chcą wspierać swoje dzieci, czy to od małego, czy też swoje dorastające dzieci, w chodzeniu bezpiecznie w tą przestrzeń seksualną. Więc ja tutaj Was bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby również skorzystać z Akademii Intymności Joanny Keszki. Tutaj jest link, Małgosia wkleiła, za co jej bardzo dziękuję, na czacie. I korzystajcie z tego, żeby zdobywać więcej tej wiedzy i mieć po prostu też dobrą zabawę, bo ja myślałam, pisząc scenariusze, nagrywając, to myślałam o tym, żeby to była też dobra zabawa, tak, żeby jednak od początku ten seks kojarzył Wam się z czymś przyjemnym, z czymś ciekawym. I teraz trzecia część, jak mieć więcej orgazmów, to ta jest o pozytywnym myśleniu seksualnym, o pobudzających kontekstach erotycznych, o tym, żeby ruszać miednicą. Właśnie tam jest ta część, jak mieć więcej orgazmów, jest napakowana konkretnymi i praktycznymi podpowiedziami, które możecie wykorzystać zarówno w czasie zabawy solo, jak i w czasie zabawy z partnerem i z partnerką do tego, żeby zintensyfikować swoją przyjemność z seksu. Tam są praktyczne sposoby na dopieszczenie łachtaczki i wulwy, tam jest właśnie waginowy mindfulness, o tym, żeby nie bać się powygłupiać, żeby myśleć fantazjami erotycznymi. Wszystkie same konkretne podpowiedzi o tym, żeby się nawilżać, by używać lubrykantów, to konkret za konkretem, żebyście miały takie poczucie, że pomysł do testowania to Wam starczy, słuchajcie, na najbliższe kilka lat. Słuchajcie, każdy z tych kursów jest wart 500 zł, a z okazji premiery Akademia, czyli razem warte jest to 1500 zł, ale z okazji premiery Akademii Joanny Keszki macie absolutnie fantastyczną cenę, ale ta cena jest tylko do 19 maja, bo to jest cena z okazji premiery i w tej chwili ta cena wynosi
637 zł. Więc bierzcie i korzystajcie z tego wszyscy, bo taniej nie będzie. Świetna cena. Słuchajcie, dostajecie w pakiecie 3 kursy. Ze mnie po prostu jest super. Kurs jest absolutnie fantastyczny, tylko ze mnie świetna sprzedawczyni. Linka nie potrafię wkleić. Bo powinnam teraz jeszcze raz, Małgosia, albo proszę, jeśli ktoś jeszcze potrafi linka wkleić mi tutaj na czacie, kurczę. Zaraz przejdziemy do pytań i odpowiedzi. Wpisz wiadomość, może mi tutaj się uda, słuchajcie. Link do kursu. Do kursu. Zobaczmy, czy to zadziała. Widzicie to? Proszę bardzo. Wow, ale się rozwijam. Widzicie, jak się rozwijam? Najważniejsze to zacząć. Ja zaczęłam z webinarami, a wy dzięki Akademii Intymności Joanny Keszki zaczniecie z odkrywaniem radości, swobody i przyjemności ze swojej seksualności. A jak wiadomo, ciało raz puszczony w ruch samo puszcza się dalej. No zobaczcie, co ja zrobiłam. No ja umieściłam link, a wy będziecie uwalniać swój orgazmiczny potencjał. I to jest rewolucyjny program, jak na polskie warunki. Tam nie ma stereotypów, nie ma straszeniem seksem, nie ma pouczania. To jest Akademia Intymności Joanny Keszki, to są 3 kursy, 3, słuchajcie. Możecie je oglądać sami, bo to jest kurs zarówno dla kobiet, które chcą odkryć swój orgazmiczny potencjał, jak i dla mężczyzn, którzy chcą wiedzieć więcej, jak sprawić przyjemność swojej partnerce. Możecie oglądać z partnerkami, z partnerami, możecie oglądać z koleżankami, z przyjaciółkami, z siostrami, z mamami, z córkami. Dowiedzieć się, jak wykorzystywać tą sferę seksualną, żeby ona nas wzmacniała, a nie żeby ona i żeby wzmacniała też nasze związki, bo to też jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. I teraz słuchajcie, jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam Was, robimy sobie to słynne Q&A i ja z wielką przyjemnością odpowiem na Wasze pytania. Ja będę Was gorąco zachęcała, bo nie mam żadnych wątpliwości, że zrobiłam coś absolutnie fantastycznego. Jestem bardzo dumna z siebie i z całego mojego zespołu, bo słuchajcie, w tym projekt 3 kursy na 2 kamery. To jest efekt pracy wielu, wielu osób i towarzyszyły mi fantastyczne osoby. Sama bym sobie z tym projektem nie poradziła, ale to jest efekt 14 lat moich doświadczeń związanych z edukowaniem, z pisaniem i z mówieniem o seksualności, o zdrowych relacjach seksualnych, które powinniśmy budować ze sobą i ze swoimi partnerami i partnerkami. I teraz, jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam, piszcie. Chętnie odpowiem. Promocja, jeżeli chodzi o tą cenę 637 zł, słuchajcie, za 3 kursy, to nie jest jeden kurs, to są 3 kursy niezależne od siebie, a jednocześnie się uzupełniające. Każdy z tych kursów jest wart 500 zł. A to jest super korzystna cena i jestem szczęśliwa, jestem dumna, że udało mi się taki fantastyczny produkt zrobić i mogę go Wam zaoferować w tak dobrej cenie w tej chwili, ale to jest cena, która będzie tylko i wyłącznie do 19 maja, potem to będzie już w regularnej cenie, czyli 897 zł, czyli w tej chwili to jest 30% zniżki na ten produkt. Żadnego innego produktu takiego nie znajdziecie w naszym kraju. Jeżeli są pytania, to zapraszam. Jeżeli są pytania co do kursu, czy w ogóle jeżeli macie jakieś pytania, to proszę piszcie teraz. A ja zachęcam Was do tego, żebyście po prostu na długi weekend zabrały ze sobą Akademię Intymności Joanny Keszki, bo to jest świetny czas na to, żeby odpalić ten swój orgazmiczny potencjał, żeby solo, czy w duecie, czy w towarzystwie fajnych koleżanek, czy kolegów pogłębić tą swoją wiedzę na temat seksu, bo to też jest, słuchajcie, bardzo, bardzo
relaksujący temat. Czy jeśli facet chce kontroli orgazmów, gadżetów, mówi, że nie umie bez tego żyć, że głównie to go zbliża, a kobieta nie jest przekonana, nie do końca chce. Odpowiedź jest tutaj prosta, że musimy pilnować swoich granic w seksie. Seks to jest gra zespołowa i musimy szukać takich pomysłów, z którymi obie strony czują się dobrze. Jeżeli, Panie Ewo, jeżeli coś w przestrzeni seksualnej wydaje nam się dobre, ciekawe, przyjemne, to idziemy za tym. Jeżeli coś w przestrzeni seksualnej wydaje nam się wymuszone, fałszywe, krzywdzące, to ufajmy sobie, że takie właśnie jest. Nie można się zmuszać do seksu. Prędzej czy później to się odbije na nas, na naszych związkach. I pamiętajmy, że to, co dzieje się w przestrzeni seksualnej, to, że ktoś próbuje wymusić jakieś zachowania na drugiej stronie, to tak naprawdę też jest odbiciem tego, co w ogóle się dzieje w tym związku. Pamiętajmy, że seks jest takim papierkiem lakmusowym naszych związków. To nie jest tak, że to jest jakaś oddzielna sfera. Jeżeli ktoś wyobraża sobie, że seks jest do eksploatowania drugiej strony, to tak naprawdę świadczy też o tym, że eksploatuje drugą stronę nie tylko tej przestrzeni seksualnej, ale jest przyzwyczajony do eksploatowania również w innych sferach. Więc proszę się przyjrzeć. Po pierwsze, proszę sobie zaufać. Jeżeli coś wydaje mi się fałszywe i wymuszone, proszę sobie zaufać, że takie właśnie jest. I seks powinien być przestrzenią, która kojarzy nam się z przyjemnością, ze swobodą, z relaksem, a nie z eksploatacją, z poświęcaniem się. Tak samo jak związek nie powinien nam się kojarzyć z eksploatacją. Już myślę, że powoli trzeba kończyć z takim myśleniem, że kobiety są do eksploatowania w przestrzeni związkowej, w przestrzeni seksualnej, w przestrzeni społeczno-politycznej. I proszę Panie Ewo sobie zaufać i zatrzymać się. W momencie, kiedy czuje Pani, że coś jest nie tak w tej przestrzeni seksualnej, proszę się zatrzymać w tym momencie, co się w tym związku, w tym momencie i w seksie dzieje. Co tu się odwala, mówiąc wprost. Więc mam nadzieję, że trochę pomogłam. Kurczę, słuchajcie, minęła nam prawie 1,5 godziny nam stuknęło. Będę powoli kończyła nasz webinar. Gorąco Was zachęcam do skorzystania z Akademii Intymności Joanny Keszki, bo to jest absolutnie fantastyczna rzecz. W super cenie jest teraz. I lepszej okazji, jeszcze mamy długi weekend, gdzie można od razu sobie odpalić, czy to jesteście w Polsce, czy jesteście za granicą. Po prostu odpalacie sobie kurs i oglądacie, rozgrzewając cipki w słońcu, oglądacie sobie Akademię Intymności Joanny Keszki, robicie zadania domowe z zaangażowaniem, erotyczne zadania domowe i odkrywacie radość i przyjemność seksu, czego Wam i sobie życzę. I pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja zapiszę ten webinar i jeszcze go wrzucę, słuchajcie, na YouTube'a. Będzie na YouTubie. A ja Wam bardzo dziękuję, że dzisiaj tutaj byliście ze mną. Jeśli jeszcze ktoś ma jakieś pytanie, to jeszcze proszę szybko napisać. O, Gosia, dziękuję. O, ja również bardzo dziękuję. O, bardzo dziękuję za książki, publikacje, podcasty i sklep. A, proszę jeszcze, i za Akademię Intymności Joanny Keszki, bo teraz jestem z tego, to jest moje najnowsze dzieło, z którego jestem absolutnie bardzo dumna i cieszę się, że to zrobiłam i że mogę dzielić się tą konkretną wiedzą z kobietami i z mężczyznami również. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście ze mną. Wbijajcie na barbarella.pl i korzystajcie z Akademii Intymności Joanny Keszki.
A ja już będę się z Wami żegnała i do zobaczenia. Zobaczcie, jak ja się rozwijam webinarowo. Do zobaczenia. Dziękuję za świetny webinar i do zobaczenia. O, bardzo dziękuję. Do zobaczenia na kolejnych webinarach, bo jak ja, wiecie, ciało raz puszczony róg, sam opuszcza się dalej. To ja teraz, wiecie, wy zaczniecie mieć orgazmy, a ja zacznę robić webinar za webinarem. I się będzie działo. Bardzo Wam dziękuję, bardzo serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia. Hej, hej, hej. Jak to zrobić teraz, żeby to zamknąć i żeby to nagrać? Tak. Widzicie, nie jest tak łatwo. Jejku. O, zamkniemy to. Tutaj, tu jest zamknięcie. Zakończ wydarzenie. Już znalazłam. Pa!